Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Duch. I dzisiaj robimy sobie wstęp pod następny odcinek. A jaki on będzie? Nie wiem. Może jakieś fajne SBC rzucą albo coś, nie wiem. Ale dzisiaj mamy za 50 meczów wygranych, ważne transfery. Nawet nie pamiętam, czy można coś konkretnego z tego trafić. Na pewno był De Bruyne. To był w tym De Bruyne, czy nie w tym? Mniejsza z tym. I tak nie trafimy nic, co miałoby mnie pewnie jakoś zaskoczyć lub wejść mi do pierwszego składu, więc takie na otwarcie, ważne transfery, zobaczmy i przekonajmy się, czy warto grać. I tak grałem, więc w sumie to paczka za darmo, nie? Potem jeszcze spróbujmy te 75 zrobić. I cóż to nam się ukaże? Prawe skrzydło, czyli trafiłem to samo co Rafał. Eduarda, 84 oceny. Ale szybki! Szybki, wiadomo. Czyli po prostu w standardzie tu nie lata nic. Ale gościu jest 20 tysięcy. Nie no, ruchliwy to on jest. Ale do besta mu jeszcze daleko. Także widzimy się za chwilę i lecimy dalej z odcinkiem. Tak jak wam mówiłem, ruszamy z dalszą częścią odcinka. Wyszły bardzo ciekawe rzeczy. A otóż zmieniło się tyle, że wrzucili nam drugą turę Icon Swapów. Już wam pokazuję. Srebrni zawodnicy, 6 meczów z srebrnymi zawodnikami, z Eredivisie, z Ligi Portugalskiej, niemiecka nieustępliwość, czyli Niemców w składzie, gwiazda jednego klubu, czyli niekupionymi zawodnikami i mistrzostwa FUT 13 meczy. Już wam pokazuję, co mi się udało złożyć z tego. Mi się udało złożyć takie coś. Czyli mam srebrnych z Eredivisie i wszyscy są niekupieni. Tak jak widzicie, wszyscy są niekupieni, nawet ławka rezerwowych. Czyli uda mi się zrobić 3 na raz. Elegancko, elegancko. Zrobimy sobie paczkę na czasie 25 razy 82. Bardzo fajnie. A dzisiejszy odcinek skończymy sobie poniedziałkiem, a poniedziałek to piki. Wróciły z powrotem piki, 1 z 3, 80+. Zrobiłem sobie dwie listwy, 24 piki. I mam nadzieję, że pod to grypsko, którą mi nie chce przejść, trafimy jedną kartę specjalną. Jedną. Nie oczekuję dużo. Jedną. Chciałbym trafić jedną. Zaczynamy Brandtem. Ostatnio Borussia odcisnęła w lidze Mönchengladbach. O! Ciebie akurat nie przewal... Ale widzicie ten nos jego? Ja już o tym mówiłem. Ten nos jego jest dziwny. No jest tak jakby coś tam. Krzysztof Piątek, karta specjalna. Bardzo się cieszę, że trafiłem Krzysztofa Piątka kartę specjalną, aczkolwiek nie rozumiem sensu tych kart. W lutym takie karty? Nie wiem. Ale bardzo fajnie, karta specjalna trafiona. To teraz z Ligi Mistrzów by się ktoś przydał. Z Ligi Europy by się ktoś przydał. Lub z Ligi Konferencji. Na razie jedziemy overallowo. Całkiem fajnie. Na jedną listę jak będzie walkout, to też będę zadowolony. Weźmiemy sobie bardziej pod kątem tego, że potem będziemy mogli to dalej przepalać. To Alissona. Czy będzie ktoś koło Alissona? Jest Zlatko. Weźmiemy sobie overallowo. Co tam jeszcze nam się uda trafić? Fernando, 84. Bardzo ładnie. Jedziemy z kolejnym pikiem. Nie oszukujmy się, ciężko będzie trafić kartę specjalną z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy lub z Ligi Konferencji. Aczkolwiek spróbować nie zawadzi, więc próbujemy. O! Szkoda, że już posiadany, więc weźmy sobie Kosticia. Kostić i ostatnia karta z pierwszej, ostatni pik z pierwszej tej i to będzie Lemar. No i można być zadowolonym. Jest Alisson, jest kilka 84, jest sensowny. To do klubu i zostaje nam druga. A teraz zacznijmy sobie tak, no tak od środka może. I wybierzmy sobie Ruben Anvesa. A teraz sobie otwórzmy, a tu na przykład. I jest kolejny walkout. Kingsley Coman trafiony. No czyli tak jak mówiłem, na
na jedną listwę, jeden walkout teoretycznie powinien być, więc całkiem ładnie to podtrzymane. Maguire ostatnio strzelił bramkę. No, ja też byłem zdziwiony. Kurczę, jakaś fajna karta specjalna by mi się przydała. Piqué to nie jest kartą specjalną, ale wysoki overall. Pau Torres może? Kurczę, duplikat. A, dobra. O, De Vrij, 85. Dobrze. Czy będzie jakaś karta specjalna? Czy trafimy? Jakąś kartę specjalną. Alaba. Trzy piki do końca. Chociaż jedna. Chociaż był dwa walkouty były, więc jest całkiem nieźle. Ta grafika był przed chwilką. Ale go przepalimy, dobra. Dawać go. A nie, przepaliłem go na tym razem. No dobra. I ostatni player pick. Nicolas Pepe. No i tak jak było tam, tak jest i tu. Walkout mamy. Kilka 84 mamy. Mamy. Naprawdę fajne. Naprawdę są fajne te player picki. Więc można się śmiało tym bawić. Zaczynamy też icon swapy. Piki pewnie sobie jeszcze coś zrobimy. No, jak już są, to trzeba je zrobić. Pewnie sobie do nagród do czwartku zrobię parę tych pików, ale już tyle nie. Kilka tam sztuk zrobimy i tylko tyle. I co? Pewnie zrobię jeszcze z kilka Ewelinie, tam je otworzyć, ona ma dobrą rękę do pików. Ja jestem zadowolony. Dwa walkouty były, wysokie overale są. Zbieramy karty trochę, przepalimy sobie trochę tych mniejszych, może te większe. Może zrobimy ikonkę? No, ikonki mnie lubią, także... A jak dają, no to trzeba próbować. Także dajcie znać, co ciekawego wam wypadło. Jak wy układacie te icon swapy, bo to też mnie ciekawi w sumie, ale czy można jakoś to inaczej poukładać jeszcze? Nie wiem. Ja to ułożyłem tak. Mam nadzieję, że też wam jakoś w tym pomogłem. No i co? Widzimy się następnym razem. Do następnego. Cześć!